No właśnie, zgłasza się Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Paweł Monarek, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Proszę księdza, ja mam takie pytanie. Czy państwo powinno stać na straży moralności swoich obywateli? Oczywiście mówimy o sytuacji, gdy ci obywatele nie krzywdzą drugiej osoby. Tak? Czy takie państwo stojące na straży moralności nie zastępuje w pewnym momencie Boga? Przechodząc do konkretnego przykładu, czy państwo powinno zabraniać swoim obywatelom dokonywania zakupów, na przykład w niedzielę? W tym momencie wchodzi po prostu właśnie tak jakby w rolę Boga, tak? Bóg dał ludziom wolny wybór. Czy państwo nie powinno również być zbudowane na takiej właśnie koncepcji? Rzeczywiście jest dosyć istotne pytanie o granice interweniowania państwa w życie obywateli. Tak, czy ja jestem za tym, żeby sklepy były otwarte w niedzielę, czy nie? Nie odpowiem na to pytanie, nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast rzeczywiście zgadzam się, że to jest pytanie, tylko też nie znam odpowiedzi, bo każda sytuacja jest inna. Myślę, że są granice, w których państwo powinno, znaczy może interweniować, może stać na straży moralności, jak to pan powiedział, obywateli. Ale moralności w sytuacji, gdy nie krzywdzi drugiej osoby, oczywiście, to tak? Jest czy kwestia takie niezwykle dyskusyjna dla mnie, tak. Ale to chyba wszystko, co mogę powiedzieć, że jest to dla mnie kwestia niezwykle dyskusyjna. Natomiast no nie odważę się na wniosek. Tutaj mamy okazję, żeby właśnie o tym podyskutować. To myślę chyba, że specjalny program jest na to potrzebny. Nie, mamy jeszcze czas. Tak, a jak myślicie? No właśnie. I to jest odpowiedź.